Witam wszystkich bardzo gorąco w szóstym odcinku w grze Microsoft Flight Simulator 2020. Tak zauważyłem, że znacznie lepsza oglądalność jest, kiedy sobie latamy nad Polską, nad polskimi miastami, zatem teraz sobie wrócimy nad Warszawą, a konkretnie sobie będziemy startować z Okęcia. Sobie tutaj widzimy wszystkie te lokacje, które są dostępne, a mianowicie właśnie jest to Pałac w Wilanowie i Pałac Kultury i Nauki, czyli te dwie rzeczy mamy tylko dostępne, jak widzicie, przygotowane ręcznie przez twórców odnośnie całego miasta Warszawa, więc jest to bardzo mało. I teraz taka mała ciekawostka. W Warszawie żyje ludzi no 3-4 razy więcej niż na przykład w Las Vegas, w którym byliśmy w poprzednim odcinku, i tam praktycznie całe miasto było przygotowane ręcznie, natomiast tutaj jest to miasto kilka razy większe i jest praktycznie nie ma tutaj nic w zasadzie, co mogłoby być ciekawego, więc sobie ustawiamy i zaczynamy lot. Dobra, mamy już lotnisko, więc tak wygląda z góry. Teraz sobie idziemy z samolotem Robin DR400. Dobra, gotowość do lotu. Zmieniamy sobie widok. To jest taki bardziej, wydaje mi się, taki klimatyczny, tak wtedy więcej widać. Oczywiście gaz na fulla, puszczamy hamulec i startujemy. Gdzie mamy kompas? Lewy górnolot. Widzę, że startujemy na zachód, więc będziemy musieli się udać zaraz na północ. Będziemy sobie w takim razie przelatywać przez Ochotę, przez taką dzielnicę Warszawy. Starczy już tylko prościej do góry, panie. Ten samolot ma składane z ten w podwozie. Chyba też nie, ale sobie trzeba śmieszny na drugim polu. Nie ma. Gram teraz wyjątkowo z pogodą, która nie jest na żywo. To z tego względu, że po prostu jak już to nagrywam, jest godzina 21, więc byłoby po prostu ciemno. A jak wiadomo, podczas kiedy będzie ciemno, będziecie po prostu mniej widzieć. Dobra, lecimy sobie na spokojnie. Stąd już widać, jak się wyłaniają właśnie wieżowce. Przyznam, że ten samolot jest strasznie wolny. Znaczy, wolny to może słowo, strasznie słaby. Bo tylko co próbuję lekko go podbić do góry, to zaraz dostaję informację, że lecimy zbyt szybko. To już, przepraszam, że mamy za mało prędkości, zaraz będzie spadał. Dobra, lecimy sobie dość nisko, to jest jakaś trasa lotowa do Warszawy, ale Jerozolimskie, albo chyba one są gdzieś tam dalej jeszcze. Dobra, sobie zobaczymy. O, są jakieś bloki. Nie będę jeszcze logafy, gdzie to jest, bo ja Warszawę mało znam. Samo centrum tam gdzieś kojarzę, natomiast tutaj te dzielnice to jakoś tam w mniejszym stopniu, więc sobie tędy przylecimy. Jeżeli ktoś tutaj widzi swój blok, to oczywiście bardzo fajnie. Także jak widać w tej grze, to dla miłośników bloków jest to bardzo dobra gra, bo one są odzorowane bardzo dobrze. Gorzej już z jakimiś innymi obiektami. Generalnie im obiekt jest bardziej sześcienny, im bardziej jest tam prosty pod ścianem, tym lepiej on wygląda. Natomiast w przypadku bardziej zaawansowanych struktur to jest tym gorzej. Tutaj mam jakiś stadion, widzę pode mną. O, jak widać również mam płaską teksturę. Wygląda tylko bieżnia, jest dookoła i nic więcej. Dobra, lecimy sobie, jesteśmy już bardzo blisko centrum. Więc tak, sobie lecimy Pałac Kultury Nauki, a potem Pałac Wilanowie. Najpierw oczywiście Pałac Kultury Nauki. Dobra, jak prędkość. Jak będziemy w samym Pałacu Kultury Nauki, sobie troszeczkę prędkość zmniejszymy, żeby lecieć sobie powolutku, żeby odwiedzić sobie z każdej strony. Ale już teraz możecie sobie obserwować. Dobra, troszeczkę niżej. I lecimy. Bardzo blisko. Tak, gdzieś już się dworzec też widać. To jest chyba dworzec, nie? Czy to co po mojej lewej stronie. Tak, to jest dworzec, tylko on jest chyba akurat płaski, a za dworcem jest ten. Tam jest szklane tarasy, czy jakoś tak. No i tutaj, żeby tak wszystko wyglądało jak Pałac Kultury i Nauki, to byłoby bardzo ładnie. Bloki tutaj to są jakieś w ogóle wirowce, które wyglądają jak takie zwykłe perłowskie bloki, które są po prostu trochę wyższe. Więc no, przyznam, że to wygląda no co najmniej przeciętnie.
Chociaż ten blok nie jest niczego sobie. No to samo centrum w zasadzie też nawet nie jest takie złe. Przyznam, że to wygląda dużo lepiej i te budynki. Znaczy, wiecie, ja Warszawy nie znam, więc nie mogę tutaj mówić. Ale jakbym stąd widzę, że chociaż jest ten pałac i kultury nauki, i reszta bloków jest w miarę jako tak zachowana. Dobra, tak wygląda z tej perspektywy pałac kultury nauki. Teraz się udamy na pałac Wilanowie, więc sobie damy na pełną moc. Będziemy sobie lecieć nad Warszawą. Myślę, że nie będę teraz przerywał tego. Sobie wszyscy poglądają tutaj centrum miasta, Śródmieście. Tutaj kamieniczki są elegancko. Sobie obserwować wszystko. Dobra. Źrądko mamy tutaj takie krzywe jedno, a tutaj mamy ziemię trochę większe. Ciekaw jestem, na ile to jest wszystko aktualne, bo te mapy wydają mi się dość stare. Wcale bym się nie dziwił, gdyby było z 2003 roku albo coś w tym stylu. Będzie też ciekawe rondo takie, bo chyba nawet nie jest rondo, a może jest. Z takimi przecinającymi go ulicami. Tutaj kolejne jakieś skrzyżowanko. Dobra, wrócimy sobie na pałac Wilanowie. Zobaczymy, jak on się prezentuje. Takich miejsc w Polsce jest bardzo mało. Jeszcze chyba tylko zdaje się ten na rynku w Krakowie. Jak to się nazywało? Piwnice? Czy jakoś tak? Zaraz sobie przypomnę i wam powiem oczywiście. No i tak sobie czytam na ten temat i tak na szybkości nie mogę znaleźć, co tam jest na samym rynku, jak się to nazywa. Czyli dość blisko sobie tak, troszeczkę wolnimy już. Piwnice, tak. Dobrze, dobra. Dobra, sobie silnik teraz wyłączymy całkowicie i zrobimy taki konura. I sobie przelecimy teraz nad pałacem Wilanowie. Wygląda on tak całkiem nieźle, przyznam. Dobra, teraz widok z góry. No, przyznam, że... Chociaż sam pałac jest ok, natomiast ten teren wokół niego, ten ogród jest no, okrutny. Ale rzeka, zobaczcie tutaj na Wisłę, jak ona wygląda, jak się pięknie prezentuje rzeka. Zrobimy zakręcik. Dobra, jeszcze przylecimy z tej perspektywy nad pałacykiem i będziemy lądować. Niziutko, jeszcze niżej, tylko bym o nic nie zahaczył. Dobra. Teraz gaz na pełną moc i lecimy już do strony lotniska. Są jakieś domki jednorodzinne. Dobra. I lecimy sobie na okęcie. Nie wiem, czy będę teraz przerywał grę w zasadzie, bo teraz są takie tereny już bardziej leśne. Czy tutaj po lewej stronie jest taki biurowca, jakieś tereny przemysłowe. Czy on tak to wygląda? Chociaż kamienice też mogą być. Dobra, tu jest lasek, więc ja sobie go pominę, żebyście tego nie musieli oglądać. Tutaj już lotujemy w las. Chwila przerwy. Dobra, jestem tutaj z powrotem, więc teraz sobie będziemy lądować.
tu sobie obniżamy naszą przewodnicę i także prędkość, żeby sobie nawet klapy wyjąć. Aha, tutaj widzicie w tym miejscu są klapy, mogę sobie regulować. Możemy dać sobie na 0 stopni, na 15 i ile? 60 stopni. Dobra, myślę, że na 15, a nawet na 60, nie będzie większy opór i gaz do zera w zasadzie. Myślę, że baz jest dość duży, więc bez problemu sobie wylądujemy. Może troszeczkę dalej niż bliżej. Sobie tutaj doszybujemy. Na spokojnie. Doszybujemy gdzieś tam przed tymi właśnie osami sobie wylądujemy. Jest to bardzo długie to lotnisko, więc nie będzie żadnego problemu. No, nie było to może najlepsze lądowanie, ale najgorsze też wcale nie. Dobra. Dobra, sobie może jeszcze dokołujemy do końca. Wpuszczam hamulec i sobie dokołujemy. Po prawej stronie, więc tutaj wkręcamy w lewo szybko, mocno, tylko tak, żebyśmy stąd nie odlecieli. I sobie zaparkujemy gdzieś obok samolocików. Mam taką prędkość, że jeszcze trochę będę mógł tutaj startować. Dobra, skręcamy ostrym zakrętem, sobie zaparkujemy gdzieś, załóżmy, że jesteśmy tutaj, mamy ze sobą dwóch czy tam trzech klientów, którzy sobie przylecieli i sobie wjeżdżamy tutaj to miejsce. I czy będzie zderzenie samochodem? Będzie. Ach, nie dało się go zabić. Hamuj panie. Dobra. Pięknie sobie podsap rękaw sobie prawie, że podjechaliśmy, tylko że rękaw jest troszeczkę za wysoko, więc nikt niestety nie może stąd wyjść. No więc to by było na tyle w tym odcinku i do zobaczenia. Aha, jeszcze jedno. Przypominam, żebyście subskrybowali kanał, żebyście dali łapkę w górę, żebyście cokolwiek jeszcze chcecie robić, bo tak naprawdę ja ten kanał robię w zasadzie tylko i wyłącznie hobbystycznie, na tym nie zarabiam ani grosza, nie ma ani reklam, ani żadnej formy wsparcia, nie ma, w zasadzie tylko do tego dokładam jako moje hobby, więc zapraszam wszystkich, żebyście kanał subskrybowali, także dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!